Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DeromanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wojnę Krwi Wiedźmińskiej Opowieści. Ponownie jesteśmy na myszce i na klawiaturze, ponieważ mój brat nadal gra na konsoli. W każdym razie w poprzednim odcinku na pewno oczyściliśmy z Nilfgaardczyków obóz Drwali i także zapłaciliśmy im, aby mieli z czego się utrzymać, bo sami zarekwirowaliśmy drewno, które oni wycinali dla Nilfgaardu. No a teraz idziemy gdzieś tutaj bardziej w tą część bagien. Mam tu jakiś kamienny krąg czy coś takiego, także z chęcią go sobie zbadam. No a później oczywiście będziemy dalej poruszać się w kierunku ziem, a właściwie w kierunku twierdzy hrabiego Caldwella. No ale to jeszcze trochę, zanim do Caldwella dojdziemy, także nie tracąc czasu chodźmy do przodu. Nie wiem, na razie pójdziemy sobie tym mostem, zobaczymy co tutaj może jest. Mamy jakiś pytajnik, jakąś kobietę, zobaczmy. Pani, zwiadowcy donoszą, że w tej opuszczonej chacie znajdują się znaczne ilości złota i robactwa. Podłoga ponoć aż czarna od opitych krwią pijawek i padalców. Spowały zwisają nietoperze, okna zasnute pajęczymi sieciami. Pytałem, czy nie ma ochotników, którzy weszliby do środka po kosztowności, ale nikt się nie zgłosił, boją się. Nie, dobra, jedziemy dalej, nie zależy mi tak na złocie. A, tylko ten pytajnik to będzie cały czas. Łatwo jest wejść na nasze bagna. Trudniej je opuścić. Łatwo jest wejść na nasze bagna. Trudniej je opuścić. Łatwo jest wejść na nasze bagna. Trudniej je opuścić. Teraz tak, czy mamy gdzieś w okolicy zwykłą bitwę? Na razie nie. Przynajmniej nie widać jej zaznaczonej. Czyli wiecie co? W sumie dobra, zbierzemy to złoto, bo nie chcę zostawać pytajnika. Troszkę nam morale spadnie, ale to nic. Szkoda, że kiedy się nie wybiera tej drugiej opcji, to ten pytajnik nie znika. No dobra, ale zobaczmy co mamy tutaj. Oj, jakiegoś biednego pieska rannego. No chodźmy, zobaczmy. Wow. Czy oni składają ofiary z zwierząt? Mewe dostrzegła w oddali ciemny kształt, przypominający wrzeciono. Był to ogromny obelisk, stojący na środku podmokłej polany. Do kamienia przytwierdzono dziesiątki metalowych kółek, które pobrzękiwały przy mocniejszym powiewie wiatru. Coś tu jest mocno nie halo, trzeba te zwierzęta uratować, no co oni tu odpierdalają w ogóle? Do kółek przywiązane były zwierzęta. Krowy, osły, psy. Ich skóry pokrywały płytkie rany, z których powoli sączyła się krew, wabiąc chmary komarów i meszek. Niektóre zwierzęta jeszcze się szarpały, ciągnąc za rzemienie. Inne już na skraju śmierci leżały bez ruchu w wysokiej trawie. Co za skurwysyny. No ja, jeżeli będzie opcja, ja ich wymorduję. Pierdolę, to wymorduję ich. Z lasu po przeciwnej stronie polany wyłoniło się kilku chłopów, którzy ciągnęli na sznurze muła. Zwierzę zapierało się kopytami, musiało wiedzieć, co je czeka. Królowa postanowiła wypytać wieśniaków, czemu skazują zwierzęta na taki los. Okazało się, że składali w ten sposób ofiarę bagiennym bogom. Oni są wokół nas, tuż obok, wyszeptała bezzębna starucha. Kryją się w mętnej wodzie. Kiedy usłyszą, jak skapuje krew, przyjdą się pożywić i łaskawie spojrzą na tego, kto dar im złożył. Czyżby to było coś w stylu wiedźm z krzyłuchowych moczarów? Jakieś potężne, pradawne istoty władające magią, które każą sobie składać jakieś krwawe ofiary? No ciekawe. Przerwij krwawy rytuał, złóż ofiarę bogom bagien, nie wtrącaj się. Nie, no przerwij krwawy rytuał, nie ma opcji. Po prostu, ja po prostu nie mogę tolerować okrucieństwa względem zwierząt, po prostu nie. Nie znam waszych bogów, powiedziała królowa. Ale żadna istota, która domaga się takich ofiar, nie zasługuje na cześć. To, co robicie tym zwierzętom, jest nieludzkie. Nie pozwolę na to. Możesz nas przegnać, odrzekła starucha. Ale jak tylko odjedziesz, wrócimy. Wiem. Dlatego zadbam, żeby nie było do czego. Ignorując protesty chłopów, Mewe poleciła zniszczyć obelisk. Żołnierze chwycili za przywiązane do niego rzemienie i zaczęli ciągnąć.
Chwilę później kamień runął w dół i roztrzaskał się na kawałki. Mówisz, że nie znasz naszych bogów? Starucha zmrużyła oczy. Nie bój się, złotko, nie bój. Wkrótce ich poznasz. Poplączą wam ścieżki, osłabią chorobą, odejmą rozum. Szczeźniecie na tych bagnach, wszyscy do ostatniego. Przeklinam was w imię Garni Chory! Mewe nawet nie spojrzała na staruchę, nie słuchała jej wrzasków. Ale zwykli żołnierze szeptali między sobą o klątwie, a każde niepowodzenie i nieszczęście interpretowali odtąd jako karę za poczynione świętokradztwo. To nie było żadne świętokradztwo. Niestety w świecie Wiedźminia taka klątwa może mieć sporą moc sprawczą. Tym bardziej, jeżeli ta cała Garni Chora, to mówię, jest coś w stylu wiedźm z krzywuchowych moczarów, czyli istota potężna, pradawna, relikt, który włada potężną magią. I to może być problem, także mogłem się nieco wdupić. No ale zobaczymy. Nie mogę pozwolić, żeby po prostu zwierzątka cierpiały. No sorry. No dobra, także jakiś dziwny obelisk rozjebany, bardzo dobrze. Morale spadło, ale chyba i tak było już niskie. Tutaj chyba nic więcej nie ma, przynajmniej nie widać. Też z nikim za bardzo porozmawiać nie mogę. Także zobaczmy. Mapę, tak, nic już tu w okolicy nie ma, ale możemy wysłać zwiad. Okej, zwiad nam już pokazuje tamtą część mapy. Spoko. No ale dobra, to my w takim razie idziemy tutaj. Teraz myślę, pójdziemy sobie w kierunku tej warowni. Zobaczymy, co tam ciekawego jest. Tam nas czeka też jakaś chyba zagadka, także też się postaramy ją rozwiązać. Niechaj wagienne wody zaczerwienią się od twojej krwi. Helen Gwernicher! Okej, czyli to jest ta starucha niby, tak? Niechaj wagienne wody zaczerwienią. No spoko. Dobra. Chodźmy dalej, nie słuchajmy jej. Miejmy nadzieję, że żadne klątwy złe na nas nie spadną. Bo szczerze trochę się cykam, ale no cóż. I tak, to pójdziemy może najpierw do tej warowni. Zobaczymy, co w niej jest, a później zbadamy jakiś zniszczony nilfgaardzki obóz, w którym jest jakaś zagadka, czyli pewnie jakieś potwory. Ale tak jak mówię, na razie zobaczmy sobie obóz, który co ciekawe nie jest nilfgaardzki. No dobra, zobaczmy. W Angren wszystko gnije jeszcze za życia. Drzewa butwieją, wychudłe zwierzęta pokrywają ropiejące rany. Wszystko to sprawia, że nad bagnami unosi się duszący odór rozkładu. Dlatego, kiedy w odległym zakątku moczarów Liryjczycy poczuli przyjemne dla nosa zapachy, dym ogniska, woń pieczonego mięsa, zatrzymali się, jak wryci. Kierując się nosami, zwiadowcy dotarli na okoloną ostrokołem polankę. Przez szparę między balami widać było niewielki fort. Czyje flagi tam wiszą? Spytała królowa. Niczyje, pani. Nie ma ani złotego słońca, ani srebrnych lilii. No dobra, zapukajmy. Dowiedzmy się, kto tu w ogóle na tych bagnach mieszka w forcie, który, co ciekawe, udało mu się utrzymać. No zobaczmy. Mewe uderzyła kilka razy tarczą w bramę. Po chwili na ostrokole pojawili się zbrojni. Przewodził im brodaty mężczyzna. A wy kto? I co tu robicie? Jakiś Gerwin. No dobra, zobaczmy, kim on jest. Mewe, królowa Lyrii i Rivii. Jestem na wojnie z Nilfgaardem. Jakaś wojna jest? To ci wieści. Mnie zwą kulawy Gerwin. Jestem władcą tych ziem. Doprawdy? Z czyjego nadania? A z własnego. Angren to rozległa kraina. Władza książąt i cesarzy nie wszędzie sięga. Ten zakątek bagien jest mój, bom go sobie wziął. Pogadajmy więc jak jeden władca z drugim, Mewe. Wszystko mi jedno, kto wygra wojnę, ty czy Nilfgaard. Ale ze zwycięzcą chcę być w dobrej komitywie. Wtedy gotów jestem ci pomóc. Będziecie mogli ogrzać się przy moim ogniu, zjeść z mojego stołu i wyspać się w moich łóżkach. Tylko wpierw przysięgnij, że nie złamiesz praw gościny.
No, mam nadzieję, że nie będę do tego zmuszony, ale coś czuję, że tutaj może coś pójść nie tak i będziemy musieli złamać te prawo gościny. No ale przyjmiemy zaproszenie, tak? Niechaj tak będzie. Klnę się na bogów i przodków, że będziemy wierni świętym prawom gościny. A to zapraszam. Dobra, coś czuję, że tam już czekają na nas Nilfgaardczycy. Nie wiem, czemu mam takie dziwne wrażenie. Fort był prostej konstrukcji. Zbity z bali i kryty strzechą. Ale w środku było sucho i ciepło, a stoły uginały się pod ciężarem dymiących półmisków. Mewę rosło serce, gdy patrzyła, jak na strudzonych twarzach żołnierzy pojawiają się uśmiechy. Gerwin okazał się serdecznym gospodarzem, który równie chętnie co jadłem, dzielił się opowieściami. Zdradził, że był niegdyś dowódcą najemniczej kompanii, a do Angren trafił przypadkiem. Widząc, że rządy feudałów tu nie docierają, objął okoliczne wsie we władanie. Ludzie tu są dzicy, krnąbrni, mówił Gerwin, popijając winem. Dla ich własnego dobra trzeba trzymać ich krótko, inaczej zaraz skoczyliby tu nam do oczu. Późnym wieczorem, kiedy żołnierze zasnęli pod stołami, Mewę poszła sprawdzić, czy oporządzono jej klacz. Spotkała w stajni Parubka. Ten, widząc królową, natychmiast padł na kolana i odwrócił wzrok. Królowa zauważyła, że chłop ma coś dziwnego na szyi. Była to ludzka dłoń. Gnijąca. Przewiązana sznurem. Co to? Co tu się odpierdala, Boże jedyny? Dłoń ślubnej pani, wyjąkał Parobek. Pan Gerwin przyłapał ją, jak jadło wynosiła. Odjął jej rękę i mnie nosić kazał, co bym pamiętał się dobrze zachować. O kurwa, właśnie tego się obawiałem. Mewę bez słowa poszła do baraków służby. W słabym świetle pochodni patrzyła na przerażonych chłopów. Wszyscy byli pokryci świeżymi, krwawiącymi ranami. Królowa czuła, jak narasta w niej wściekłość. No i właśnie, przysięga świętej prawy... świętego prawa gościny? Czy kurwa mać zwykła ludzka sprawiedliwość i nie wiem co? No jakby gościu jest może zdyka pierdolnięty? Kurde mać, no. Niby przysięga na bogów i przede wszystkim przodków. O Jezus Maria. Pewnie czeka nas z nim walka. Wyzwolimy ich. Nie, no sorry, ale jakby no takie coś się nie godzi. Mewę zadeła wróg. Po chwili na dziedzińcu zaroiło się od leryjskich żołnierzy, którzy w pośpiechu dopinali zbroje i pasy z mieczami. Widząc to, najemnicy Gerwina również chwycili za broń. Gerwin! Ryknęła Mewę. Byłaś w tej chwili! Tęgi najemnik stanął w oknie i ściągnął gniewnie brwi. Nie wiem, co zamierzasz, powiedział. Ale przypominam ci o przysiędze i prawach gościny. Tak, widziałam już, że prawa egzekwujesz surowo. Ale to koniec twoich rządów. Do ataku! No właśnie, tak jak myślałem, skończyło się to na bitce. Nieobowiązkowo wyeliminuj kulawego Gerwina. Dobra. Mewę przeklinęła swoją naiwność, powinna była zorientować się wcześniej, powinna była zwrócić uwagę na głęboką bliznę na szyi pachołka, który otwierał przed nimi bramy, na wyłupione oko starca, który doglądał zwierząt, na to, jak dziewki służebne spuszczają ze wstydem wzrok. Miecz królowej z sykiem wysunął się z pochwy. Nie, myślę, że dobra decyzja, rozpocznijmy walkę. No i spróbujemy go wyeliminować w takim razie. Zobaczymy, czy się uda. Nie mam za bardzo takich kart, które zadają dużo damage'u, także może być różnie. Okej. No właśnie, czyli dobrze by było mieć karty, które zadają dużo damage'u. I nawet nie jest źle, tak wam powiem. Tylko może tego wymienię pana. O właśnie, no tego chciałem. Dobra, starczy. Nie sądziłem, że królowa tak łatwo złamie dane słowo.
Okej, łucznik Gerwina. Okej, on co dwa ma rozkaz niestety. Zasiężnik Gerwina. On ma jakieś ładunki. Zniszcz zablokowaną jednostkę wroga lub zablokuj wybraną jednostkę. O kurde. No dobra. To ciekawe. Czyli no musimy się raczej skupić na Gerwinie, ale tak, wpierw Leryjski i ten pan. Diamenty to wszystko wzięli. Ciebie sobie od razu wymienimy na inną kartę. Dobra, git. Koniec tury. To jest bitwa skrócona, tak, dobra. O, ale nadal Tridem mają w tym. No spoko. Niechaj będzie i Tridem. Teraz rzucimy sobie wóz bojowy na ten rząd. Dobra. W sumie to zróbmy też sobie tak. O, nie mogłem tego w sumie machkamskiego tarczownika, ale dobra. To nic. O, bardzo dobrze, że tego zbiło. To mi chodziło, tylko oczywiście nie w tego poszło, co trzeba. Dobrze postąpiłaś. Nie powinniśmy przymykać oczu na cierpienie innych. O, właśnie. Izbel nam tutaj pochwaliła, także też fajnie. Dobra, w Gerwina trochę. Musimy go w miarę szybko zbić. No dobra, koniec tury, tu raczej nic nie będę wykorzystywać. Ewentualnie piechurów z gasa można wymienić, ale w sumie po co? Do broni! Niestety ci, że zaciężnicy dają mu tą umiejętność jego i to trochę boli. Może mu tworzyć bibelot. Wiecie co, jeżeli będę miał farta, to ten bibelot nam wygra grę. Także chyba spróbuję tak zrobić. Zwierciadło Beckera. Nie. Zadaj 3 punkty obrażeń 3 jednostkom. Jeśli były już ranne, zniszcz je. Tylko co, to jest pewnie champion. Czy to jest champion? Tak, to jest champion, czyli to na niego nie podziała. Tak, bo ograniczenie, nie można brać na cel championów, tak jest. Przenieś sojusznika. No dobra, chyba trapa najlepsza tutaj będzie. I co, jeszcze raz Barnaba Beckenbauer? Ale to wtedy i tak chyba, bo... Nadal będziemy mieli ograniczenie, że czempionów nie można brać na cel. Dlatego wezmę sobie po prostu kusznika jeszcze raz. Gdzie ten kusznik? A, dobra, Boże, już myślałem, że mi się do ręki nie dodał. Już mi się chyba popłakał. No dobra, koniec tury. A kurde, ci kusznicy też są. Znaczy łucznicy, oni są dosyć mocni. Diabli by to wszystko wzięli. I kolejny łucznik. Teraz tak, zrobimy sobie w ten sposób. O, dobra, fajnie, że w niego poszło. Teraz tak, wóz bojowy tutaj jest trochę bez sensu. Na razie może sobie rzucimy procarzy. Dobra. I od razu zrobimy sobie tak. Tak. Nie, mi tak go pewnie nie zbije, także może tak. Dobra. Koniec tury w takim razie. Ewentualnie możemy zrobić sobie w ten sposób. Czemu nie? Dobrze. Nie podoba mi się to. Teraz rzucimy sobie chyba wóz bojowy. On się tu chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli mi się idealnie nie zmieści. Trochę lipa. Ale to jak zrobię tak i zrobię tak, to będzie git. A nie, wraz nie będzie git. Co za źle policzyłem, dobra, nieważne. Okej. Okay. Koniec tury. No, generalnie to może nie być łatwy przeciwnik, tak wam powiem. Ała. O, to jest masakra. Dobra. Czyli tak, jednego muszę sobie przenieść. Teraz kusznik. I znowu Gerwin. Dobra, i teraz może... No chyba wronie oko. Też, a, bo już karty nie mogę rzucić, no tak. Piechurów z gasa nie ma co, ale ciebie jest warto, a piechura z gasa warto wymienić. Dobra, trochę słabo, ale to nic. Okej, hejdawer zjadł smakołyk sobie z ręki. Dobrze. Diabli by to wszystko. Jezus Maria, ale on się kombi po prostu masakrycznie.
Dobra, chyba ten krasnolud albo to. Tak, bo ten krasnolud już nie działa. Albo wronie oko. Albo dekret. W sumie może dekret królewski, tylko tak, bo tutaj dobrze by było, jakby nie było może pełnego rzędu. I teraz zagramy sobie dekret i niestety kusznik się jeden nie trafił. Oj, żaden się kusznik trafił. Dobra, ale on będzie coś tam po trochu dostawał. To na razie nie, koniec tury. Dobra. Tak gdzieś 6 poszło, ale nie tak jak powinno. O! Okej, ciekawie się tu podziało. Ta karta trochę mi popsuła i tutaj gdzieś mi jakieś karty zabrał. Ha. I zablokował je. Trochę słabo. Nie uda mi się chyba tego nawet wygrać, wam powiem. Woda to trucizna. Mam wrażenie. Serio, mam wrażenie, że mi się tego nawet udać. Nie uda się tego wygrać, a ma za dużo punktów. Kurde, Macie, on ma naprawdę olbrzymią ilość punktów. Nie mam szans chyba tego wygrać. Masakra. Dobra, weźmy sobie Lyryjski Róg. Dobra, nie no, wygrać wygram, tylko nie zbiję gościa. No trudno. Ale nie mam talii za bardzo pod zbijanie takiej ilości. Takich kart mocnych po prostu. No dobra, ale przynajmniej się udało wygrać, także spoko. Zabierzcie tę kupę gnoju sprzed moich oczu. No dobra, czyli chyba wzięliśmy go do niewoli, na to by wychodziło. Niekoniecznie zabiliśmy. Gerwin, choć faktycznie kulawy, okazał się dobrym wojownikiem. Ale nie tak dobrym jak Mewe. Królowa wytrąciła mu topór z ręki, podcięła, a gdy upadł na kolana, skróciła o głowę. Ta potoczyła się pod nogi skulonych chłopów. Odzyskaliście wolność. Wychrypiała Mewę, wycierając miecz. Ale łatwo możecie ją stracić. Angren zajął Nilfgaard, dotrze tu prędzej czy później. Schowajcie się w lesie. I nie wychodźcie, póki nad bagnami powiewa sztandar ze złotym słońcem. No dobra, czyli jednak gościu został zabity. Spoko. Lyryjczycy opuścili twierdzę jeszcze przed nadejściem świtu. Królowa jechała na czele pochodu z zaciśniętymi ustami. Nienawidziła łamać danego słowa. Kajdany z Dwimerytu, no dobra, nowa karta do kolekcji. Ale nadal wydaje mi się, że decyzja jak najbardziej słuszna i jak najbardziej dobra. No kwestia taka, że możemy troszeczkę na siebie sprowadzić gniew bogów i zniszczeniem tamtego posągu i teraz łamaniem danego słowa. Oj, to się może źle skończyć, no ale zobaczymy. Jesteśmy wolni? Naprawdę? Niech cię bogowie błogosławią, pani! Ten Gerwin to był potwór, pani! Potwór! Gorszy niż stado guli. Miesiąc mnie w ciemnicy trzymali, bo kubek potłukłem. No właśnie, takie rzeczy się tam działy. Także jak najbardziej dobrze, że gościa zabiliśmy. I mamy też jakieś nowe rzeczy tutaj, raporty. Kodeks Gerwina. Słuchajcie, kmiecie, wszelkie występki będą karane z najwyższą surowością. Za kradzież, odcięcie ręki, za pyskowanie, odcięcie języka, za lenistwo bądź niedbałość 50 batów, za próbę ucieczki, śmierć. Ja pierdolę. Dobrze, że gościa zabiliśmy. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Mam przy okazji nową kartę, zobaczmy sobie. Wezwij 3 brązowe jednostki z talii przeciwnika i zablokuj je. To u niego całkiem fajnie działało, wam powiem. Mam wrażenie, że może to być lepsze niż wronie oko. Także weźmy sobie kajdany z Dwimerytu, potestujemy sobie, jak to będzie tutaj grało. A na razie tak. To mamy załatwione. Czyli chodźmy jeszcze, zobaczmy, tu mamy przed nami zagadkę. Czyli pewnie jakaś walka z potworem. Z chęcią sobie to teraz zrobię, tylko wpierw jeszcze może zbierzemy tutaj zapasy. No i chodźmy, spróbujmy tą zagadkę rozwiązać. Zobaczymy, o co chodzi. Słyszeliście o potworze, którego na Skellige nazywa się Himem? Nie?
To potężny demon, który żywi się duszami ludzi mającymi na sumieniu straszliwą zbrodnię bądź podłość. Ale kto w orszaku Mewę mógł zwabić tego potwora? Kto z towarzyszy królowej dopuścił się tak okrutnego czynu, by ściągnąć na siebie jego uwagę? Wyeliminuj Hima, nie pozwalając, żeby zginął choć jeden sojusznik. No dobra. Czyli to jest zagadka. Nikt ma nie zginąć i Him ma zostać pokonany. Zobaczymy, co on będzie robić. Bitwa skrócona. To nie może... To może być łatwe, to może być trudne. Za lojalność ma... Oczywiście boost, rozmieszczenie daje ładunki sąsiednim jednostkom z rozkazem. Zadaj najsilniejszej jednostce na pole bitwy 15 obrażeń, następnie wzmocnij najsłabszą jednostkę o liczbę zadanych obrażeń. Zadaj punkt obrażeń. Wzmocnij najsłabszego sojusznika o siłę najsilniejszego. Zadaj jednostce 1 punkt obrażeń. Na początku każdej tury zagraj egzemplarz zadanej karty zagrany przez przeciwnika. Ta jednostka zawsze będzie atakowała wysuniętą najbardziej w lewo jednostkę Mewę. Dobra. Dobra, czyli zrobimy sobie wpierw zwierciadło Beckera. Wydaje mi się. Teraz zrobimy sobie tak. No dobra, koniec tury. I on zagra nam to zwierciadło Beckera. Tylko to nadal mnie zboostuje, tylko teraz tak. Nie mogę teraz zagrać Alzura. Tego też nie bardzo mogę zagrać. Tylko wait, ja mogę sobie wybrać kiedy? Mocniej słabszy... A, dobra, to możemy sobie zrobić teraz. I skończyć turę. To chyba mu nic nie da, no właśnie. Teraz tak, zwierciadło Beckera nie ma już sensu aktualnie. Ale możemy zadać... Możemy Alzura użyć. Ewentualnie... Dashbook. Zastanawiam się, jak to najlepiej będzie zrobić. Bo teraz ten... On ma trochę za mało punktów. A rzućmy runę. Bo ja mogę runie zadać komukolwiek obrażenie. Tutaj mam 8, czyli zabraknie nam trochę. Jakby musiałbym chyba trochę swoich uszkodzić. Tak, żeby on nie był najsilniejszą jednostką. Może coś na razie w tym stylu. Mogę to anulować? Nie mogę, czyli już teraz muszę bić. Dobra, czyli tak, tak. Nie wiem, ile jeszcze razy mogę. No dobra, nie mogę wyrównać im punktów, także muszę robić tak, okej. Zrobimy sobie coś takiego. Teraz on zada nam tutaj 8 punktów obrażeń pewnie. Pytanie, jak to wyjdzie siłowo. Czy to wyjdzie tak, jak ja myślałem? Nie wyjdzie. Bo teraz zadaj najsilniejszej jednostce na polu bitwy 15 punktów obrażeń. No nie, teraz nie mogę tego. Chociaż... No a spróbujmy zwierciadło Beckera, zobaczymy, co się stanie. Bo w teorii on teraz zagra, czyli też moje karty się zamienią siłą, tak? No właśnie, o. A, tylko... Tylko on ma teraz za dużo życia. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy sobie jeszcze raz. No nie wiem, to zwierciadło Beckera. No musi być zwierciadło Beckera. Lepszego początku chyba nie ma. Jakby zwierciadło Beckera na początku to jest must have. Dobra. W sumie teraz zwierciadło Beckera też w sumie fajnie nawet podziała. Bo zamieni siłę tych dwóch. Tylko wtedy Him nie będzie najsłabszą. Musimy zrobić tak, żeby Him był teraz najsilniejszą jednostką, ale jednocześnie teraz on musi mieć więcej punktów. No teraz muszę użyć tego, nie ma innej opcji. Moim zdaniem. Dobra. I teraz tak. Zwierciadło Beckera aktualnie da mu punkty, czyli to nie jest to, co chcemy. Hmm.
Zróbmy sobie tak, tak. Tak. Tak, dalej tak. Tak. I może teraz tutaj jeszcze tego troszeczkę sobie osłabimy. Dobra. Skończmy turę. I tak moje jednostki powinny być najsłabsze, czyli teraz pójdzie zwierciadło Beckera, które powinno zadać 15 punktów. Cyk. Dobra. I teraz już tylko piorun Alzura w kolejnej rundzie. A, nie, bo wait, bo on teraz dostanie plus 15. A, widzicie, czyli nie tak. Bo on nadal ma 9. No tak. Dobra, no to to jest ciekawostka przyrodnicza. Nadal zaczynamy na pewno tak. I myślę, no i teraz Lyryjski Merlot. Ewentualnie drugi raz zwierciadło Beckera. Tylko co ona mi da? Nie mogę użyć runy, jak już... No, spróbujmy dwa razy pod rząd zwierciadło zagrać. Czemu nie? A, tylko znowu ten wrócił. Czyli to nam tak naprawdę nic nie dało. Teraz musiałbym zrobić tak. Nie, no to mi nic nie dało. Dosłownie nic. No bo co, on teraz nadal, bo tutaj mogę 8 punktów obrażeń zadać, czyli mu zostanie 1 punkt obrażeń. Czyli to na pewno nie jest to. Nie ma takiej opcji. No niestety ten jeden punkcik. No właśnie, ten jeden punkcik nam zabrakło. No jeszcze popróbujemy sobie parę razy w tym odcinku, trochę go dłuższy. Zrobię go trochę dłuższego i zobaczymy, jak to pójdzie. Może Lyryjski Merlot na początku? A spróbujmy taką taktyką. To będziemy mieli wtedy 11 punktów. Czyli będziemy na przykład mogli użyć Alzura w sumie. No nie wiem. Bo on teraz użyje na mnie Alzura, ale to mi nie zbije żadnych jednostek. Tylko one obydwie mają po jeden. No teraz na przykład tak. O, dobrze chyba zrobiłem. Patrzcie, bo teraz Becker da temu punkty. A, tylko on teraz ten będzie obrywać. I znowu zwierciadło Beckera tutaj niewiele da. Bo jeżeli teraz zamienię, to on znowu zamieni. I on nadal nie straci punktów. Bo on będzie bił tą jednostkę, tak? No nie, czyli to też nie to. Niestety. No właśnie, bo zostajemy na tym samym i znowu zostaje mi tylko ta karta. No, czyli lipa. Generalnie. Muszę tak zrobić, żeby on miał więcej niż 8 punktów. I muszę wcześniej wykorzystać tą kartę, mam wrażenie. To jest taki... Taki teraz mój plan. Czyli tak, nadal zwierciadło Beckera. Koniec tury. No właśnie, tylko on teraz ma z kolei 5 i to jest najgorsze. A ja nie mogę to anulować 8 razy. On będzie 8 razy zawsze mi atakował tą jednostkę. Lojalność tutaj nic nie aktywuje. Nie wiem, jakby, no ja chyba ciągle gram to samo, czyli to musi być coś innego. No bo nie wiem, teraz mogę zrobić sobie w ten sposób. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Tak szczerze. Koniec tury. No bo on teraz będzie miał za dużo punktów. No bo to najsilniejszej jednostce zdaje 15 punktów obrażeń. Ej, wiecie co? To może się udać, bo on teraz dostanie, ale on tego użyje, czyli mi odda te punkty. Tylko nadal będzie miał 11 punktów, no.
Nie wiem jak to... Chociaż nie, nie będzie miał 11 punktów. Nie, będzie miał 11 punktów przecież. No nie mam bladego pojęcia jak to cholera zrobić. Bo to nadal jest tylko 10 punktów i znowu mu jeden punkt zostaje. Dobra, spróbuję jeszcze za dwa razy. Tylko muszę wymyśleć coś innego. Po prostu coś innego, co miałoby sens większy. Na pewno nie Alezur na początek. No ewentualnie ten Merlot, ale to już ja spróbowałem tak w ten sposób zagrać. Nie mam tego pojęcia. Nie wiem, zróbmy teraz sobie w ten sposób. Chociaż wątpię, że to cokolwiek da. Bo ja mu jakby nie będę robił teraz w ogóle obrażeń, tak naprawdę. On mi teraz tutaj zrobi. No teraz muszę użyć zwierciadło Beckera, bo inaczej mi padnie ten tutaj. Pan kolega. Tylko on teraz też użyje zwierciadła. No i w sumie zrobi coś takiego. Nie mogę teraz użyć Alezura, bo on znowu ten będzie miał za 10. Ale jak zrobię z kolei tak, no to znowu wróci on, jak on zagra tą kartę, znowu to wróci na tego. Czyli wyjdzie na to samo. Czyli tutaj wyjdzie tak, no i jest dupa. Bo nadal nie udało mi się tego zrobić, fuck. Nie mam pomysłu, kompletnie, zero nic. W ogóle. No nie no, zrobienie tego tak, bo nie może... No właśnie, żaden sojusznik nie może zginąć. No, muszę zrobić tak. To jest jakby początek. Teraz się robi w ten sposób. Bo Him ma trochę za dużo punktów. No tylko, no widzicie, teraz nie mogę tej runy użyć. Nie no, ja mam wrażenie, że ja robię ciągle chyba to samo. Bo no nic tu się nie zmienia, jeśli o to chodzi, bo teraz... Nie wiem, raz, dwa. Raz, dwa. I tu on nadal będzie miał 20 punktów, czyli nadal to nie ma sensu. Mam wrażenie. Tak, bo więcej już nie mogę, no właśnie. Koniec tury. A, zapomniałem, że on jeszcze tutaj uderzy. No zobaczymy, jak teraz podziała... Zwierciadło. O, dobra, chyba mi się uda. Chociaż nie, bo on, no właśnie, mu to wróciło punkty. Chyba powinienem najpierw użyć tego. Dobra, czyli mniej więcej już wiem. Dobra, chyba już wiem. Zobaczymy, czy tak wyjdzie, jak myślę. Bo chyba już byłem bardzo blisko, tylko trochę w złej kolejności karty rzuciłem. Tylko jak ja to zrobiłem? Na początku rzuciłem chyba Beckera. W ten sposób. Teraz rzuciłem sobie Merlot. W ten sposób. Teraz runą. Temu zbiłem dwa, temu. Czyli tak, teraz runą. Raz, dwa. Resztę w tego. No, zróbmy tak na razie. Bo jeszcze ewentualnie tego może trochę bardziej osłabić. Tak myślałem. Bo teraz ten będzie miał 12 punktów, czyli on nie padnie, kiedy użyje piorunu Alezura i on mi odda tym Alezurem. Tak, i później wtedy sobie zamienimy siłę. Ale nie, wait, bo wtedy... A tak, dobrze chyba będzie. Tak mi się wydaje. Bo on będzie najsłabszą kartą, tak, dobra, okej. Okej, 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 właśnie o to chodziło, cyk. Cyk. A nie, bo Him musi być najsilniejszą kartą. Dobra, Him musi być najsilniejszą kartą. Czyli jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Robimy tak samo, znaczy Becker. Koniec tury. Teraz Merlot. Dobra.
koniec tury. Teraz tak, ten już straci sporo. Raz, dwa, trzy. Him miał później chyba 14 punktów, czyli ten musiałby mieć mniej niż 14 punktów. Albo równo 14. I tak. Dobra, zobaczymy co się wydarzy. On teraz będzie miał mniej punktów od Hima. No zobaczymy. No w teorii chyba dobrze myślę. Dobra. Koniec tury. On użyje Alzura. Dobra, i teraz zwierciadło. Podziała tak jak myślałem, dobrze. Okej, okay. Udało się rozkminić tą zagadkę. Trochę mi to długo zajęło, ale ważne, że się udało w tym odcinku, co prawda on wyszedł dosyć długi. Runa dziewana. Okej, okay, dobra, spoko. Pozbierajmy sobie jeszcze zasoby i zobaczmy, co jest w tym namiocie tutaj, zaraz obok. Pani, przeszukaliśmy obozowisko wroga. Namioty zbryzgane krwią, w trawie leżą porzucone tarcze, ale po ciałach ani śladu. Za to w jednej skrzyni znaleźliśmy tę mapę. Wygląda na to, że Nilfgaardczycy zakopali oddziałowy skarbczyk. Zupełnie jakby przeczuwali, że coś im zagraża, że mogą nie wrócić do obozu. No dobra, czyli mamy mapkę. Okej, okay, przy jakimś forcie most. Okej, okay, poszukamy sobie tego. No ale na razie, w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.